Dobry wieczór. Będziemy powoli zaczynać. Ja się nazywam Kacper Kępiński i pracuję w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Jesteśmy tutaj w Łodzi przez te kilka dni, od dzisiaj tak naprawdę do poniedziałku, w związku z naszym projektem Transformacja, poświęconym temu, co działo się w Polsce, w polskiej przestrzeni, głównie w przestrzeni polskich miast po 89 roku. Program zaczął się już w Warszawie od kilku miesięcy. Spacerujemy badawczo z Uniwersytetem Warszawskim. Dziś jesteśmy w Łodzi na debacie. Jutro zapraszamy na panel dyskusyjny. Cały czas będzie trwała nasza wystawa, o której za chwilę więcej słów. W poniedziałek spacerujemy po fabryce, która niebawem już przestanie być fabryką, natomiast ci z Państwa, którzy nie zdołali się zapisać, to miejsc już niestety nie ma. Jeśli chodzi o naszą wystawę, nasz bardziej instalacje plenerowe, tutaj tak naprawdę zaprosiliśmy kilka osób kilka grup, którym nie narzucaliśmy, że tak powiem, poza tematem ogólnym formuły działań, czy tego, o czym będzie mowa. Mamy więc Fundację Instytut Architektury z Kołem Fortuny, które zostało przygotowane wspólnie przez Instytut Budcud Piotra Huchle na Festiwal Warszawa w Budowie. I za chwilę poproszę autorów o powiedzenie kilku słów o tym projekcie. Mamy 5 punktów architektury transformacji przygotowane przez Aleksandrę Stępień-Dąbrowską, z którą będziemy mogli się spotkać jutro na panelu dyskusyjnym. I to jest próba przeformułowania 5 punktów architektury nowoczesnej z takiego syntetycznego zdefiniowania tego, czym jest architektura po 89 roku. I na koniec instalacja kolektywu Terytoria. To może w takim razie zacznijmy od końca. I ja teraz poproszę autorów tych dwóch instalacji, którzy są dzisiaj z nami, o powiedzenie kilku słów o tym, co chcieli przekazać. Natomiast po debacie, która za chwilę, zaprosimy Państwa na wernisaż, na lampkę wina, poczęstunek. Też będzie sobie można wziąć nasze torby i programy z plakatami i wspólnie na zewnątrz przy instalacjach podyskutować z nami, z autorami wspólnie. A teraz oddaję głos Adrianowi Krężlikowi. Dobry wieczór. Ta nasza instalacja, która tam Kacper nazwał tą instalacją, niech tak będzie, to są dla nas diagramy przestrzenne. To są diagramy, które pokazują performatywność architektury, jej niedoperformatywność. I to jest temat, którym się zajmowaliśmy w kontekście transformacji. I to jest temat, kiedy architektura przestaje być możliwa, kiedy architektura popada w niełaskę, kiedy architektura jest w takim momencie, kiedy jest spada nią, zmniejsza się jej zainteresowanie. I jakby zapraszamy pewnie do bliżej do wystawy, tam opowiemy o tej performatywności i w jej 4 aspektach, jak ona wygląda, jakie są jej elementy, które zmieniają performatywność budynku i jak to da się przejawia. Więc zapraszam serdecznie, my tam bardzo chętnie poopowiadamy i nasza performatywność tym razem mierzona jest na podstawie, albo tematem tej performatywności są fabryki łódzkie, które zmieniły swoją funkcję, albo zmieniają swoje funkcje, albo nie zmieniły swojej funkcji w okresie transformacji, jak popadły w moment niedoperformatywności. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki. Marta Karpińska czy Dorota Leśniak-Rychlak? Instytut Architektury. To, dobrze, dzień dobry. Ja jestem z Dorotą Leśniak, także w autoportrecie. Jesteśmy też w Fundacji Instytut Architektury, więc generalnie pomysł był taki, że kiedy wymyślaliśmy, jak chcemy zrobić scenografię na wystawę
na festiwal Warszawa w budowie, którego tematem był Dom Polski w transformacji, myśleliśmy, że to jest, że chodziło nam o jakiś rodzaj gry. I zaprosiliśmy do współpracy w pracownię But Cud i oni, jakby na makiecie pojawiło się Koło Fortuny. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ wszyscy kojarzymy przełom z takim teleturniejem Koło Fortuny i uznaliśmy, że ta pewna losowość tego, w jaki sposób, że, ponieważ sytuacja mieszkaniowa jest w jakiś sposób losowa, że bardzo dobrze to możemy wyrazić za pomocą tego urządzenia. Więc możecie Państwo sami spróbować, jak to działa. Po prostu zakręcić kołem, zobaczyć, co wyjdzie i pokierować się kolorem i można odczytać, jaki los spotyka tą osobę, która wylosowała dany kolor, czy daną kwotę, która się tam pojawia i tam jest to objaśnione. Czy chcesz do tego coś dodać? Ja może tylko rozszyfruję, skąd się wziął tytuł Wreszcie we własnym domu. To było w momencie, kiedy wchodził w życie plan Balcerowicza, o którym zapewne tu dzisiaj jeszcze będzie. Aktorzy, postacie życia publicznego, kulturalnego wypowiadali taki dwuwiersz Ernesta Brylla. Jesteśmy wreszcie, Ernesta Brylla, czyli autora między innymi tam litanii kolejkowej, stojących w kolejce z lat 80. wcześniejszego i on wypowiadali, jesteśmy wreszcie we własnym domu, nie stój, nie czekaj, co robić, pomóż. I to był taki moment, kiedy właśnie zbierano pieniądze i ten cel nie był do końca jasny. Spotkałam się z twierdzeniami, że te pieniądze to było zbieranie nadwyżki kapitałowej, która była na rynku. Nie wiem, ale później nie znalazłam tego potwierdzenia tego w źródłach. Tym niemniej myślę, że bardzo wielu aktorów w dobrej woli się zaangażowało w ten rodzaj zbiórki. Był to też taki sygnał, że nie ma już zniesienia tego podziału na władzę ich i obywateli nas, ale dla nas najważniejsze było to, że tam się pojawiło słowa jesteśmy wreszcie we własnym domu i ten dom to, nie, to oczywiście w tym dwuwierszu chodziło o kraj, o Polskę, natomiast nam chodziło o to dosłowne znaczenie, że w momencie, kiedy nastała transformacja, Polacy dosłownie masowo ruszyli do własnych domów na przedmieścia i tam oczywiście były kolejne etapy tego procesu, natomiast to się stało bardzo mocnym obrazem i myśmy pokazywali, jak to właśnie przetransformowało przez i to było tylko, Koło Fortuny było tylko punktem wyjścia, natomiast obrazowało przede wszystkim nierówności mieszkaniowe i to do jakiego stopnia na transformacji część obywateli zyskała, a część bardzo poważnie straciła. Więc to był ten taki początek, w którym można było sobie wylosować i zobaczyć, czy jest się bankrutem, bo deweloper, bo kupiło się dziurę w ziemi i się zbankrutowało, a czy można ewentualnie na przykład żyć z mieszkania po babci, które gdzieś tam na przykład na Mokotowie czy w Krakowie się odziedziczyło i no i tyle, tak. Dziękuję bardzo. I tak jak mówię, będzie jeszcze okazja porozmawiać i z autorami obu tych części naszej wystawy po debacie. Wtedy zaprosimy na lampkę wina, tylko mam prośbę o niesienie kieliszków. A teraz już możemy zacząć dzisiejszy główną część naszego programu, czyli debatę autoportretu, więc z powrotem przekazuję. Tak, dziękuję bardzo. To ja pozwolę sobie na początek przypomnieć tytuł Chaos czy nowy porządek i oczywiście to jest inspiracja książki Anny, zaczerpnięta z książki Anny Kusiak, która jest, i teraz myślę, że od razu pokrótce przedstawię, socjolożką i badaczką miast, która w tym momencie jest związana z King's College w Cambridge University, a wcześniej pracowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, University of California w Berkeley i na Uniwersytecie Humboldtu w Berlinie. No i pretekstem do naszego spotkania, ale też do całego numeru była książka Joanny Chaos Warszawa, porządki przestrzenne polskiego kapitalizmu, wydana w 2017 roku przez Będ Zmiany.
I to jest twój doktorat, jak rozumiem, na Politechnice, obroniony na Politechnice w Darmstadt, z tym, że oczywiście wersja pewnie trochę przystosowana do lektury popularnej. Zresztą polecam bardzo, bardzo mocno książkę, znakomicie jest skonstruowana. I nasz drugi gość, Łukasz Pancewicz, który jest urbanistą od kilkunastu lat działającym, jak czytamy, w sektorze publicznym i prywatnym. Jest współzałożycielem pracowni architektonicznej P2 Architecture and Planning, związany z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim. I jest nauczycielem akademickim, autorem publikacji naukowych i zajmuje się też działaniami partycypacyjnymi w planowaniu. A na naszych łamach starał się trochę pokazać zagrożenia i szanse związane z politycznością planowania. Też zresztą, jak Państwo może zobaczą w autoportrecie, w bardzo wielu artykułach odwołujemy się do przykładu najgłośniejszego ostatnio medialnie, czyli Srebrna, spółki Srebrna i do wież Kaczyńskiego. Ale tutaj też pojawia się bardzo ważny kontekst Lex Developer i tutaj sytuacja jest dynamiczna od czasu, kiedy pisałeś ten artykuł, pewnie też się trochę zmieniło. To ja teraz może już usiądę. Mamy niesprzyjające warunki klimatyczne. Możemy jeszcze sobie trochę zacienić, jeżeli można. I tak. I w ogóle bardzo dziękujemy Narodowemu Instytutowi Architektury i Urbanistyki zaproszenie. Nasz numer Prawo i Bezprawie Przestrzeni zajmował się oczywiście transformacją, ale też ten uchwyt współczesności był dla nas bardzo ważny, ale teraz spróbujemy też porozmawiać trochę historycznie, to znaczy właśnie jak to się zaczęło, jak to się zmieniało i pierwsze pytanie skieruję do Joanny, czyli pytanie o samą transformację, o ten proces, skąd on się wziął, jak on przebiegał. Wszyscy wiemy, ale w pewien sposób to się dla nas, a zwłaszcza w obecnym czasie, jest to na bardzo różne sposoby opowiadane. Myślę, że jest jakby bardzo mocna grupa polityczna, która się utożsamia z tym okresem i sukcesem transformacyjnym, co było widać ostatnio w Gdańsku zresztą. Jest wiele osób, które, tak zwanych symetrystów, którzy trochę nie wiedzą, jak to celebrować. No jest też taka opcja bardziej prawicowa, która stara się tego nie zauważyć. Ale my pomyślmy też w kontekście tego, co się zaczęło zmieniać w przestrzeni. Tak. Transformacja, projekt transformacji, myślę, że przede wszystkim warto to podkreślać, bo to się w polskich debatach, również tych rocznicowych, nie pojawia. Transformacja nie jest sprawą tylko polską, to się sprzedaje jako taki polski projekt, nasz narodowy moment zmiany i rewolucji. Natomiast ta transformacja oczywiście wpisywała się w szersze globalne ramy i pod wieloma względami była po prostu też częścią globalizacji, czyli takiego procesu, który toczył się na świecie i który przekonfigurowywał globalny kapitalizm już mniej więcej od lat 70. I to jest w kontekście przestrzeni bardzo ważne, to znaczy to, że tego myślenia o tym, jak się ma transformacja do globalizacji, nie było, dlatego że globalizacja jest procesem absolutnie przestrzennym. To znaczy najprostsze wyjaśnienie, czym jest globalizacja, które się pojawia jakby w badaniach globalizacji, to jest to, że globalizacja to jest takie globalne przekonfigurowanie skal, na jakich działa kapitalizm. Co to znaczy? To znaczy, że do lat 70. mniej więcej większość decyzji istotnych była podejmowana przede wszystkim na poziomie państw narodowych. To się oczywiście nie skończyło zupełnie, to nie jest tak, że teraz państwo narodowe jest zupełnie nieważne, natomiast w tych latach 70. Procesy deregulacji, jakie zaszły, sprawiły, że
te skale się nagle rozjechały. I po pierwsze pojawiło się bardzo dużo ciał decyzyjnych na poziomie ponadnarodowym, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy. To są dwa ciała, które są niezmiernie ważne, jeśli chodzi o polską transformację, bo to są instytucje, z którymi negocjowaliśmy nasz dług zagraniczny i to są instytucje, które wydawały nie tylko rekomendacje, ale też bardzo konkretne życzenia i rozkazy, wręcz można powiedzieć, dotyczące tego, jak transformacja ma przebiegać. Więc z jednej strony mamy ten poziom ponadnarodowy, ale z drugiej strony też na świecie i w Europie Zachodniej również od tych lat 70. zaczyna się też większe dowartościowanie miast i regionów, bo oczywiście oprócz Funduszu Walutowego Banku Światowego te instytucje ponadnarodowe to są też wielkie koncerny, tak, które, czyli kapitał, który jest organizowany już też nie tylko na poziomie jednego kraju, tylko tak jak, nie wiem, McDonald's, również symbol transformacji, jest właściwie wszędzie, tak? I wszędzie, ale przede wszystkim w miastach i regionach, bo on nie jest też tak zupełnie wszędzie, on nie jest na wsiach, prawda? Te koncerny kierują swoje strumienie kapitału na miasta i regiony i wtedy na przykład Europa Zachodnia, lata 80., wczesne 90., to jest próba stworzenia instytucji, które przechwycą i uregulują troszkę ten kapitał po to, żeby on służył tym miastom i regionom, a nie tylko przejechał po nich jak walcem. To się nazywało tworzeniem takiej gęstości instytucjonalnej, że pojawiły się nowe ciała doradcze na poziomie miast i regionów, nowe ministerstwa, które się zajmowały miastem i regionami, czyli cała ta taka struktura instytucjonalna, która pomogła o to zadbać. Tymczasem nasza transformacja, lata 90., my otwieramy bramy szeroko na te strumienie kapitału. Jasne jest, że ten kapitał przede wszystkim płynie do centralnych ośrodków miejskich, natomiast my nie tylko nie tworzymy nowych instytucji dotyczących miast i regionów, ale dekonstruujemy czy zupełnie rozwalamy te stare instytucje. Czyli w tym sensie tu się pojawia taki mezalians skal, który charakteryzuje całą transformację, że z jednej strony mamy tą coraz większą presję na miasta i regiony, a z drugiej strony mamy absolutne usunięcie jakiejś podmiotowości instytucjonalnej miast, jakby puszczenie tego luzem. I dużo tych patologii przestrzennych transformacji z tego właśnie wynika. To może ciebie, Łukaszu, poproszę o to, żebyś opowiedział, jak to się zapisywało w przestrzeni historycznie. Czy możesz jakby powiedzieć, nie wiem, jakie typy budynków mogły się pojawiać, jakie zmiany, jeżeli chodzi o miasta, w sensie migracji i typologii. Nie wiem, czy moglibyśmy to trochę zarysować. Dobra, ja może... Czy to działa? Czy Państwo mnie słyszą? Nie. Chyba nie. Dobra, okej. Okay. Ja chciałem trochę skomentować to, o czym mówiła Joanna, bo wydaje mi się, że ten brak struktur czy brak podmiotowości to jest trochę pominięcie jednego dosyć istotnego elementu, czyli właściwie stworzenia polskich samorządów czy budowy samorządności w 1995 roku i te instrumenty i te struktury zaczęły się pojawiać, nie tylko jeśli chodzi o administrację i też taki wynik właściwie transformacji i pewnego przeorganizowania sposobu zarządzania przestrzenią i państwem. To jest początek decentralizacji, a właściwie też zbudowania takiej linii demarkacyjnej między rządem a samorządami. Wtedy też powstaje ustawa o gospodarce nieruchomościami, powstają też pierwsze przepisy planistyczne, ale oprócz tego toczy się bardzo ważny proces związany właśnie z nabywaniem nieruchomości, ale też z taką zmianą typowej przestrzeni. Jeśli popatrzymy na Łódź, lata 90. to jest przede wszystkim ekspansja na przedmieścia i budowanie domów jednorodzinnych. To jest właśnie też te pierwsze realizacje swoich aspiracji statusowych. Zaczynamy wychodzić z bloków po prostu, albo przenosimy się do nowych budynków wielorodzinnych, albo po prostu zaczynamy budować domy jednorodzinne na przedmieściach, albo na bliskich przedmieściach. Oczywiście ten proces zaczyna się powoli, ale on nabiera tempa. No i oczywiście to są też takie przestrzenne pierwsze elementy tego otwarcia na duży kapitał i na mechanizmy, które zaczynają działać. Jeśli popatrzymy na moje czasy studenckie, czyli końcówka lat 90., początek lat 2000,
no to w Gdańsku to jest wielka dyskusja na temat tego, co się dzieje z na przykład scenami stoczniowymi, kiedy z jednej strony kolebka Solidarności, świeżo właśnie po dyskusjach Okrągłego Stołu, wielkiej transformacji, a wtedy zaczyna się debata, co dzieje się z tym gruntem, gdzie pojawiają się, no właśnie pojawia się amerykański fundusz kapitałowy, który stara się nabyć prawa do nieruchomości, już zaczyna te wszystkie takie działania, które teraz dla nas z perspektywy już 30 lat one są oczywiste, ale wtedy w latach 90. no to był powiew świeżości, przyjeżdżają zachodni eksperci i mówią, że nagle tam, gdzie teraz toczy się produkcja stoczniowa, ma stanąć nowe city, tam mają się pojawić nowoczesne biurowce, właśnie ten taki świat globalny, który nagle ląduje w sercu Gdańska. No i zaczyna się dosyć poważna dyskusja, no bo pierwotnie władze Gdańska nie były wcale entuzjastycznie nastawione do pomysłów właśnie zagranicznych inwestorów. Dla nich to po prostu była dewastacja po pierwsze kolejnej Solidarności, po drugie ważnego miejsca pracy. No i poważny problem tego, czy my się na to możemy zgodzić. I właściwie ta historia stoczni, ona się toczy do dzisiaj, nie rozstrzygnęła się między innymi dlatego, że to był opór globalny kapitalizm versus lokalna rzeczywistość polityczna, ale też społeczna. My w Krakowie mamy teraz przykład Nowej Huty, która obchodzi równo swoje 70-lecie i dokładnie w tym roku ArcelorMittal, czyli hinduski właściciel huty, ogłosił, że ją zamyka. Także to jest rzeczywiście taki chichot historii, bo są też duże obchody 70-lecia miasta. No właśnie, ale myślę, że tutaj mamy też ten kontekst, który nam czasem umyka, mnie osobiście trochę umyka, bo mówimy o tej perspektywie globalnego kapitalizmu, ale też myślę, że trzeba zauważyć, w jaką tkankę, w jakiego miasta on wchodził. Czyli ta kwestia tego, do jakiego stopnia te, jaka była charakterystyka, powiedzmy, miasta, nie wiem, socjalistycznego i co się wydarzyło w mieście postsocjalistycznym, a później mieście właśnie, które się podłączyło pod rynki finansowe. I z całą pewnością, jak mówimy o tym, to pewnie powinniśmy też zauważyć zmiany z wejściem do Unii Europejskiej, prawda? Bo to będzie jakby jakiś kolejny kamień milowy. Natomiast my chcieliśmy, i taka była też intencja tego numeru, żeby pokazać jakby jak prawo się zmieniało po to, żeby opowiedzieć taką historię, która jest zazwyczaj bardzo trudna do złapania, czyli to język ustaw, język regulacji prawnych jest zazwyczaj bardzo hermetyczny, często to jest domena ekspercka. Natomiast bardzo bezpośrednio i bardzo realnie organizuje nasze życie. I tutaj może też spróbujmy prześledzić to się już u ciebie pojawiło, ustawa o samorządach, ale spróbujmy może jeszcze też prześledzić ten proces, jeżeli chodzi o ustawy planistyczne. Może ja szybko jeszcze skomentuję ustawę o samorządach, bo ja nie neguję, że ona była i ona była bardzo ważna. Natomiast problem z nią polegał na tym, że tak jak to napisał już wtedy w 90 roku Krzysztof Herbst, ta ustawa miała decentralizować władzę, a tak naprawdę zdecentralizowała kryzys. Co to znaczy? To znaczy, że rzeczywiście intencje tej ustawy były bardzo dobre. Chodziło o to, żeby przekazać więcej władzy samorządom, dać im możliwość decydowania o sprawach kluczowych dla miasta i regionu, czy innego typu gminy. Natomiast był to też czas cięć Balcerowicza, to był wielki czas austerity i to, co tego typu polityki, które Grecja miała 5-7 lat temu, to my już mieliśmy w latach 90., a nawet jeszcze gorsze, tak? Tylko wtedy w przeciwieństwie do Grecji u nas to się odbywało w atmosferze takiego przynajmniej mainstreamowego poparcia, bo to też nieprawda, że nie było protestów. Były protesty bardzo duże, one były po prostu zamiatane pod dywan. Tak czy inaczej, wracając do ustawy samorządowej, to rzeczywiście samorządy dostały całą nową listę obowiązków, ale niestety ze względu na cięcia nie dostały całej nowego pakietu środków. W związku z tym zostały postawione w trudnej sytuacji, i niestety bardzo często odkrywały, że
to, co może uratować ich budżet, to jest fakt, że w tym pakiecie dostały też całkowitą władzę nad planowaniem przestrzennym, a to może być dochodowe. I nagle planowanie przestrzenne w wielu przypadkach, wielu samorządów stało się nie domeną merytoryczną, tylko takim środkiem do ratowania budżetu, bo zawsze można sprzedać ziemię, bo można podnieść jej wartość, wydając pozwolenia na budowę, i można jakby w różny, mniej lub bardziej spekulacyjny sposób jakby zupełnie zmieniać ten krajobraz wartości i budżetu, co na krótką metę bardzo dobrze działa, a na dłuższą metę bardzo nie działa i to też widzimy trochę. Ja myślę, że to było dobre zarysowanie tego, tej kondycji, w której właściwie my funkcjonujemy cały czas, bo to jest jedno z wyzwań, które właściwie toczy się przez cały ten okres trwania historii dyskusji o planowaniu przestrzennym, czyli z jednej strony decentralizacja i wzmocnienie roli samorządu, ale z drugiej strony właśnie to toczy się w sytuacji, w której pojawia się bardzo istotny element, czyli przywrócenie i wzmocnienie roli własności prywatnej. I zawsze ten, z jednej strony konflikt, a może inaczej, sytuacja, w której planowanie ma rozstrzygać o tym, w jaki sposób właściciele mogą z tych nieruchomości korzystać, no to jest ten komponent, który zaczyna działać w sytuacji, w której samorządy muszą sobie radzić, a niekoniecznie zawsze mają do tego środki. I pytała się o miasto socjalistyczne i postsocjalistyczne i ten efekt transformacji. Wydaje mi się, że... I też o konkretne ustawy planistyczne. To super, super. Bo jedną rzeczą, która była na pewno to, że to bombardowanie kapitałem i ta totalna zmiana myślenia o tym, jak funkcjonuje miasto, trafiała na różny grunt. Bo to mogła być Łódź, to była Warszawa, która oczywiście eksplodowała jako główny taki punkt lądowania tego kapitału i ten punkt, którym on się łączył z Polską. To był Gdańsk, ale też to była prowincja. I właściwie efekty tego pierwszego uderzenia, one bardzo później determinowały, w jaki sposób nasze obecne dyskusje się toczą. Ale to wszystko nakładała się właśnie ta matryca ustaw o planowaniu przestrzennym. I właściwie takie główne i bardzo ważne cięcie to jest, wydaje mi się, 2003 rok, bo o ile jeszcze ustawa 95, ona kontynuowała w pewnym sensie schedę planistyczną poprzedniego systemu, co zresztą było dosyć paradoksalne w sytuacji, w której następuje totalna zmiana funkcjonowania ustroju, no ale ta ciągłość planistyczna w jakiś sposób jeszcze funkcjonowała, ale dopiero ustawa z 2003 roku, ona powiedziała, musimy to wszystko zmienić, ponieważ plany, które były sporządzane jeszcze za poprzedniego reżimu, one nie honorowały kwestii związanych z własnością. Nie prowadzono dyskusji z poprzednimi właścicielami, to po prostu była reglamentacja odgórna. Dobra, to ten teren będzie terenem mieszkaniowym, ten teren będzie przemysłowym, czyli to właściwie było bardzo eksperckie, technokrytyczne, no i też pasowane właściwie poprzedni reżim planowanie. 2003 rok to zmienił, ustawa unieważniła poprzednie plany, ale dała też czas samorządom na to, żeby się zmobilizować i zacząć uchwalać nowe plany. No ale to trafiło właśnie na taki grunt, o którym mówiła Joanna, czyli dosyć słabego, zróżnicowanego przygotowania samorządów finansowego, merytorycznego, plus jeszcze uruchomiła drugi szybki mechanizm, który, przypomnijmy sobie, 2003 rok, Unia właściwie lada moment startuje, zaczynamy być na celowniku też międzynarodowego rynku nieruchomościowego, bo też jest dosyć istotne. To jest też taka cezura, kiedy zaczynają się pojawiać zachodni operatorzy i my stajemy się też atrakcyjnym elementem globalnego rynku nieruchomości. I wtedy pojawia się jeszcze taki dodatkowy mechanizm, o którym też Państwo, którzy się zajmują projektowaniem, wiedzą, piszą o tym tekście, czyli decyzja o charakterze zabudowy i zagospodarowania terenu. Czyli samorządy mają czas, żeby przygotować nowe plany już w porozumieniu z właścicielami terenu, biorące pod uwagę to, że własność staje się bardzo istotnym elementem, ale jest też ten taki szybki strzał w sytuacji, w której nie ma planów, czyli możliwość bardzo szybkiego wydania odpowiednich decyzji, żeby móc budować, czyli żeby móc uruchomić ten cały kapitał, który jest zamrożony w gruncie. I co się dzieje w przestrzeni w związku z tym? No, dzieją się różne ciekawe rzeczy. Dzieje się ta rozwój bardzo różnych prędkości, bo z jednej strony to jest taki też moment, kiedy to planowanie zaczyna się rozjeżdżać bardzo często z rzeczywistością w przestrzeni miejskiej, bo Łódź była przez długi czas przykładem miasta, które miało najmniejsze pokrycie planami miejscowymi i właściwie przez długi czas to ręczne sterowanie było dosyć silne. To decyzje o warunkach zabudowy meblowały miasto i
często to też powodowało do, czy prowadziło do takiego systemu, kiedy właściwie on funkcjonował na dwóch prędkościach. Czyli z jednej strony mieliśmy cały taki bardzo sformalizowany sposób przygotowywania planów, gdzie właśnie musimy honorować głos mieszkańców. Właściwie ustawa o planowaniu była jedyną ustawą, która przez długi czas budowała w ogóle cały mechanizm konsultowania z mieszkańcami jako obowiązek samorządu. Tam po prostu były reglamentowane ściśle kroki, które planiści musieli wykonać, żeby uchwalić plan, ale z drugiej strony decyzja o warunkach zabudowy działała na zupełnie innych regułach. Ona właściwie nawet miała inną podstawę prawną, to była decyzja administracyjna, więc właściwie inwestor mógł uzyskać szybko możliwość, parametry dla planowania dla architektów, nie musiał tego konsultować właściwie z szeroką publicznością, tylko z najbardziej zaangażowanymi właścicielami poszczególnych najbliższych nieruchomości i mógł szybko uzyskać możliwość budowania i zmiany przestrzeni. Co więcej, to wszystko się wpięło w system, o którym mówiła Joanna, czyli nie tylko to jest kwestia tego, co się buduje, ale też co jest zamrożone w gruncie jako realna albo domniemywana wartość nieruchomości. Tak, to w ogóle z tego, co wiem, nie wiem, skoryguj mnie, czy to jest prawdziwe, ale podobno w Polsce, tak pisał Tadeusz Markowski, urbanista w raporcie Przestrzeń Życia Polaków, mamy odrolnionych gruntów pod 60 milionów mieszkańców. To było, natomiast prognozy demograficzne raczej wskazują na to, że będzie nas mniej zdecydowanie niż więcej. I w związku z tym to już się teraz pojawiła ta kwestia tego, że tak naprawdę to, co się wydarzało, to nie był do końca chaos, tylko i tutaj może Joanna by się rozjaśniła, dlaczego wszyscy ciągle mówią i narzekają i mówią, że mamy w Polsce chaos przestrzenny. On się pojawia już na portalach many.pl, że to jest nasza blokada ekonomiczna, że on jest bardzo kosztowny. Dlaczego tak to sobie opowiadamy i co to tak naprawdę jest ten chaos przestrzenny? Właśnie to słowo chaos stało się takim kluczem metodologicznym dla mojej książki, dlatego że to słowo mnie bardzo zaciekawiło, dlatego że ono oczywiście, słowo chaos pierwszy raz w Polsce pojawiło się zaraz na początku lat 90. I to jest normalne, w takim sensie w każdym okresie rewolucyjnym, porewolucyjnym, po rewolucji francuskiej była narracja o chaosie, po arabskiej wiośnie była narracja o chaosie. To jest reakcja na szybką zmianę, na to, że rzeczy zmieniają swoje miejsca. Tylko zazwyczaj ta narracja o chaosie kilka trwa lat i jak się wszystko ustabilizuje, znika. U nas ona nie znikła, tylko zmieniła miejsce, to znaczy to słowo chaos przesunęło się do eksperckiego dyskursu urbanistycznego jako praktycznie pojęcie eksperckie, mimo że to nie jest pojęcie eksperckie, w sensie chaos nie jest nigdzie zdefiniowany, to jest pojęcie absolutnie niejasne, raczej takie, na które staje się takim słowem kluczem, na które nakładamy czy projektujemy wszystkie swoje skargi na przestrzeń. W pewnym sensie chaos to jest narzekanie. Ale z drugiej strony, ze względu na takie domniemane powiązania z teorią chaosu w fizyce i to, że to słowo ma jednak też taką naukową czy paranaukową otoczkę, to ono daje taką ułudę, że coś jednak nam to wyjaśnia, że coś wiemy. I dla mnie to było rzeczywiście zupełnie niezwykłe, że to słowo chaos pojawia się nie tylko w jakichś tekstach dziennikarskich czy w wypowiedziach ludzi, ale ono się pojawia w dokumentach ministerialnych, w takich naprawdę poważnej rangi języku urzędowym, eksperckim, jako właśnie diagnoza, tak? Że na przykład albo takich sformułowaniach nagłówki chaos jest zabójcą polskiej kolei, albo ten chaos, jakby on zawsze, jak się też patrzy, jak to słowo działa, on zawsze rządzi albo panuje, jakby jest jakaś taka narracja wizji. I dla mnie to słowo chaos ostatecznie jest teorią spiskową, tylko taką elegancką, salonową, liberalną teorią spiskową, która działa podobnie, tylko odwrotnie, bo ile klasyczna teoria spiskowa polega na tym, że sprowadza się jakąś kompleksową rzeczywistość czy problem do jednej przyczyny, na przykład, że wszystkiemu winni są cykliści, tak? Jakby mamy jakiś tam złożony problem, ale wiemy, to są oni i oni są wszystkiemu winni. To słowo chaos działa dokładnie odwrotnie, to znaczy też jakby zaczyna od jakiegoś problemu, ale wyjaśnia go nie przez jedną prostą przyczynę, tylko przez jakąś nieskończoną złożoność przyczyn. Że to jest tak kompleksowe, to jest taki chaos, że właściwie
nie ma co podchodzić do tego i próbować wyjaśniać, bo to jest jakby niewyjaśnialne. Ta kompleksowość jest nieskończona, więc możemy powiedzieć, że jest chaos i poczujemy się, że coś wyjaśniliśmy, ale tak naprawdę nic nie wyjaśniliśmy. I dlatego też zadaniem, jakie ja sobie w tej swojej książce postawiłam, było zmapowanie porządków, które kryją się za tym, co potocznie nazywamy chaosem. Ten chaos też zapewne, myślę, wynika z tego, to znaczy jakby to, że on jest i jak go diagnozujemy. Już pisałaś o tym, że on pozwala nam się jakby zdystansować od tego. To znaczy, że teoretycznie, że w nas jest jakaś niezgoda na to, że on jest, ale jednocześnie zostajemy na tym, w tym punkcie, bo jesteśmy bezradni. I teraz tak, dobrze, ale już się zgodziliśmy i już trochę naszkicowaliśmy, że tutaj jednak działały bardzo konkretne grupy interesów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, co nie do końca pewnie też oddaje sytuację spisku, tylko zapewne jakiś rodzaj gry, różnego rodzaju właśnie interesów, które mniej lub bardziej były związane z kapitałem. Natomiast to, co się pojawiło też w twoich wypowiedziach, Łukaszu, bardzo mocno, że to, co się przemodelowało, to stosunek do własności. I teraz może porozmawiajmy trochę o tym, bo to się wydaje absolutnie kluczowe, a jednocześnie też to jakiegoś stopnia naturalne, nieuchwytne, intuicyjne, więc tutaj jest bardzo wiele wątków, bo mówi się też o tym, że jakby prawo własności jest w Polsce równoważne z prawem do zabudowy. To też jest jakbyś taki kolejny bon mot, który się pojawia. Tak, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to opowiem takich dwóch anegdotkach, które trochę ilustrują, że można mówić o tym w kategoriach takiej właśnie spiskowej teorii, ale, albo pewnych grup interesu, ale to, co jest też takim polskim fenomenem związanym bardzo silnie z dyskusjami w przestrzeni, jest to, że to stało się bardzo powszechne, że po prostu to grało na wysokim poziomie, kiedy mogliśmy powiedzieć, że okej, lobbyści załatwiają korzystne warunki zabudowy dla wielohektarowych terenów, gdzie budżety wchodzą w 7 czy tam 10-zerowe po prostu przedziały, ale z drugiej strony to było też bardzo codzienne i jeden z znajomych, syn miasta Łodzi, legislator pracujący w ministerstwie, nie wiem jej nazwiska, ale część z Państwa kojarzy, na Facebooku, komentując właśnie całą sytuację i też kolejne wysiłki ministerstwa związane z reformą systemu planowania. I te reformy się toczą po prostu nieprzerwanie właściwie odkąd ja rozpoczynałem swoje życie zawodowe, gdzieś tam w początku lat 2000. On mówi, że rozmawiał z wójtem, no i wójt mówi, że przyszła do niego kobieta, ona mówiła, że tu ma swoje pole, no i przeznaczył to pole pod zabudowę mieszkaniową i mówi, że ona ze łzami w oczach przyszła do niego i podziękowała mu, że stała się milionerką. I dla niego to było po prostu no, wspaniałe, że on jednym pstryknięciem po prostu zamienił jedną kobiecinę, która miała po prostu nieużyteczną ziemię w milionerkę. I to jest ten mechanizm. To działało na górze i na dole. I to był jeden z głównych problemów systemu planowania, bo on nagle stał się po prostu czymś, co miał reglamentować. I dla wielu ludzi to przede wszystkim ten element kontroli, możliwości korzystania z nieruchomości, z własności był głównym hamulcem jakiejkolwiek poważniejszej dyskusji planowania. Ale to nie było na tym poziomie gminnym, bo ja pamiętam też publikację raportu senatora Sepioła właśnie o jakości przestrzeni, kiedy ta dyskusja się pojawiała. Była wtedy organizowana wielka debata w Pałacu Prezydenckim, organizowana przez wtedy prezydenta Komorowskiego. I to było ciekawe, bo właściwie trochę byłem wtedy strasznie poirytowany, bo to no, w branży co chwilę się o tym mówiło właśnie, kurczę, musimy poprawić system planowania, on nie działa, jest dziurawy, po prostu powstaje, samorządy nie mogą skutecznie zarządzać nieruchomościami, a wtedy pamiętam, że taki oficjalny sygnał, który płynął, to jest to, że przede wszystkim musimy zająć się estetyką przestrzeni, że to był ten poziom publicznego dyskursu, na którym my w ogóle operowaliśmy, że no jest nieładnie, albo musimy poprawić ławeczki, albo może żeby ulica wyglądała ładniej, ale fundamentalne elementy, one no, nie były dotknięte dyskusją, ale wtedy ówczesny też podsekretarz stanu, który tak się przysłuchiwał
właśnie zajmujący się kwestiami przestrzennymi, przysłuchiwał się tym wszystkim debatom o możliwości reformy, rzucił czymś takim, no wiedzą Państwo, ale rozmawiając o systemie planowania, mówimy także właśnie o naszej przyszłości, o naszych oszczędnościach, czyli ten wymiar finansowy zamrożonym w ziemi, on był bardzo istotny. I właściwie szczerze mówiąc, do dzisiaj on cały czas rozbija większość dyskusji o systemie planowania. Co więcej, ten kompromis, który jest wynikiem transformacji, on też bardzo mocno powiedział. My z jednej strony rozdzielamy bardzo silnie to, co jest prywatne w przestrzeni i możliwość reglamentowania tego. No i też zostawiamy samorządowi całą masę zadań, ale też dosyć ograniczonych praw realizacji swoich zadań. My to po prostu rozdzieliliśmy. I jakakolwiek możliwość działania przede wszystkim samorządu wobec strony prywatnej jest bardzo mocno obwarowana. To prywatny właściciel jest zwycięską stroną w jakimkolwiek prawnym starciu czy dyskusji z wspólnotą reprezentowaną przez samorząd. Ale też tutaj wracając do przykładu tej kobiety, która ucieszyła się z odrolnienia gruntu, warto zwrócić uwagę, jak bardzo te wszystkie wątki transformacji są ze sobą powiązane, bo jak badałam warszawską Białołękę, czyli taką dzielnicę, która była terenami rolniczymi, a w tej chwili jest taką dzielnicą deweloperską o bardzo dużych patologiach infrastrukturalnych, czyli po prostu nie ma tam tej infrastruktury, jest jej za mało, i która powiększyła się od 30 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców w ciągu właściwie jednej dekady. I rozmawiałam z rolnikami, którzy to sprzedawali te ziemie, i rzeczywiście to nie było tak, że oni w 90 roku obudzili się i stwierdzili, że zostaniemy deweloperami. Pierwszym czynnikiem, to był znów Balcerowicz, wraca deregulacja rolnictwa. To znaczy pierwszy problem, który oni mieli, zanim w ogóle im zaświtało, że oni mogą tam domy robić, to jest to, że z dnia na dzień oni stracili źródło utrzymania z rolnictwa. Dlatego, że po pierwsze zderegulowano rolnictwo, puszczono luzem ceny skupu i nagle się okazało, że to jest nieopłacalne. Po drugie, duże skupy, tak jak Hortex na przykład na Białołęce, został sprywatyzowany, a następnie zamknięty, i oni zostali z niczym. I dopiero z tej perspektywy tego, że oni już nie mogą robić tego, co robili, czyli tylko uprawiać ziemi, odkryli, że mogą uprawiać domy na tej ziemi i tak naprawdę zarobić na tym dużo więcej. Ale to jest wszystko, to są wszystko naczynia powiązane transformacji. Tutaj chcę jasno powiedzieć, ja tego nie oceniam, nie mówię tego Państwu w takim znaczeniu wartościującym, że teraz no, śmieję się z kobieciny, która się cieszy, tylko mówię, że po prostu to były mechanizmy, które funkcjonowały i funkcjonują, i bo musimy być tego bardzo świadomi, i Białęka jest właśnie świetnym przykładem tego. Tak, ja myślę, że podczas tego raportu, bo ja akurat tam brałam udział, ale nie w tej części urbanistycznej, tylko edukacji architektonicznej, ale pamiętam właśnie, że właśnie Tadeusz Markowski, Tadeusz, prawda, mówił mocno o tym, tak, mówił mocno o tym, że jakby ta wiedza na temat tej faktycznej wartości ekonomicznej ziemi jest ukryta w bankach i banki nie chcą jej wypuszczać z tego powodu, że mogłoby się okazać, że wiele tej ziemi, która jest pod zastaw, jest bezwartościowa. No bo, i w związku z tym, że to jest gdzieś tam w tle, pojawia się jakiś rodzaj bańki spekulacyjnej i że to jest tykająca bomba zegarowa. Ja nie mam wiedzy, żeby to zweryfikować, natomiast z całą pewnością dochodzimy tutaj do tego momentu, kiedy zaczynamy mówić o instrumentach finansowych, które umożliwiały taki model rozwojowy, i pojawia się temat oczywiście kredytu. I tego wejścia, tej zmiany, która nastąpiła, bo tutaj mówiliśmy o latach 90. i o tych indywidualnych inwestorach, którzy ruszyli, wzięli sprawy tak w swoje ręce, byli we własnym domu i zaczęli budować, czy tam niewielkie spółdzielnie, ewentualnie pierwszy kapitał. Natomiast no, deweloperzy tacy więksi pojawiają się chyba trochę później, prawda? To są lata, nie wiem, już końcówka 90., początek 2000 chyba. I teraz powiedzmy trochę o tym, bo to jest znowu globalizacja, prawda? To jest znowu temat podłączenia się pod światowe rynki finansowe. W swojej książce piszesz o tym momencie z subprime w wersji właśnie Białołęki, bo tutaj dochodzimy oczywiście też do programów rządowych i ich wpływu na przestrzeń i na mieszkanie Polaków.
To jest oczywiście do was obojga pytanie. Ja zacznę szybko, bo chcecie złapać za słowo, ale po to, żeby coś tego zrobić. W takim sensie, że powiedziałeś, że banki nie dzielą się z nami wiedzą o faktycznej wartości ekonomicznej ziemi. Właśnie cały widz polega na tym, że nie ma czegoś takiego jak faktyczna wartość ekonomiczna ziemi i na tym też polega specyfika rynków nieruchomości i rynków ziemi. Dlatego, że tak jak Karl Polanyi pisał, ziemia jest typowym towarem fikcyjnym. Co to znaczy? Znaczy klasyczny towar w kapitalizmie to jest towar, który został wytworzony przez kogoś, dlatego jego koszty wyliczamy tutaj, jakby to jest jakieś tam równanie pomiędzy kosztami pracy, która została włożona w to, żeby ten towar został wyprodukowany, popytem, podażą i tak dalej. Natomiast ziemi nikt nie produkuje, więc to jest, jakby dlatego to się nazywa towar fikcyjny, bo to jest, funkcjonuje jako towar, ale nie jest właśnie takim towarem w klasycznym znaczeniu tego słowa. Co więcej, rynek ziemi to jest rynek naturalnie monopolistyczny, w tym sensie, że każda działka jest inna, dlatego że ma inną lokalizację. I to są te lokalizacje, które tak naprawdę często się sprzedaje. Bardzo dużo pośredników nieruchomości mówi to, co się liczy na rynku nieruchomości. To są trzy rzeczy. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Tak? To jest taka formułka, którą każdy taki pośrednik państwu powie. Natomiast ta lokalizacja jest ważna dlatego, że koszt ziemi to nie jest koszt fizyczny tego, co tam jest, tylko to jest koszt przyszłej renty gruntowej, czyli pewnego wyobrażenia skonstruowanego społecznie tego, co my możemy na tej ziemi w przyszłości zarobić, wynajmując ją. I oczywiście tego nie wiemy, bo ta przyszłość jest zależna od wielu czynników makro, na przykład nie wiem, spójrzmy na Detroit, spójrzmy nawet na Łódź, tak jakby są okresy historyczne, kiedy się okazuje, że ta ziemia jest bardzo droga i bardzo cenna, a potem to się zupełnie zmienia i okazuje się, że nie jest. Jakby ale to są wszystko procesy długofalowe, a inwestycje się dzieją cały czas teraz, więc jakby główna zagadka tego rynku nieruchomości to jest ta taka próba przewidzenia, ile będzie można na tej ziemi wyspekulować. I w tym sensie jedyne, czego się można złapać tak naprawdę, to są często te regulacje prawne, to znaczy tego, że jest dość przewidywalne, że jak będzie pozwolenie na budowę, to możemy, ta ziemia jest droższa, mimo że tak naprawdę być może nigdy tam nic nie zostanie zbudowane. I ta nierównowaga, o której mówiłaś, to, że w Polsce, jak się spojrzy na plany miejscowe, to jest pod mieszkaniówkę przeznaczoną taka ilość gruntów, żeby się 60 milionów zmieściło, a tam w tych wyliczeniach jeszcze jest, że jeśli liczyć by to WZ-ki i studia, to jest 200 milionów osób, które można w Polsce osiedlić na tej podstawie. No i jakby widać, że raczej to się nie stanie, to znaczy raczej nie będziemy mieli 200-milionowej populacji, czyli gdzieś tam jakaś bańka rośnie i dużo tej wartości to jest wartość właśnie fikcyjna. Z jednej strony jest fikcyjna, ale też musimy pamiętać, że to jest ściśle powiązany system, w którym są zarówno właściciele nieruchomości, są instytucje finansujące, są deweloperzy, którzy realizują obiekty, ale oni właściwie obracają powierzonym kapitałem, który później sprzedają albo powierzają dalszym podmiotom, które już operują tymi nieruchomościami. To jest tylko jeden element tej całej układanki. Ziemia jest mi oczywiście dosyć kluczowa, bo albo ona potrafi zabezpieczyć dla instytucji finansujących udzielenie kredytów na realizację inwestycji. Oczywiście deweloperzy, żeby funkcjonować jako firmy, one potrzebują dostępu do ziemi, bo muszą zabezpieczać możliwość realizacji obiektów w długoterminowej perspektywie. Poza tym też rynek nieruchomości jest niezwykle konserwatywnym, odpornym na zmiany i takim raczej unikającym ryzyka rynkiem. To właśnie ta przewidywalność, możliwość zabezpieczenia niezbędnych zgód jest kluczowa i stąd też ten cały mechanizm, on bardzo mocno zasadza się między innymi właśnie o dostęp do ziemi, o możliwość oszacowania jej wartości. Czy te informacje są niedostępne? Moim zdaniem one po prostu są dostępne, ale wymagają albo zaangażowania rzeczoznawcy, ale z drugiej strony też prawo daje samorządom dostęp do informacji o cenach transakcyjnych nieruchomości, bo każdy, jak zapewne Państwo wiedzą, każdy akt notarialny, oprócz tego, że trafia do stron, jest też kopia przekazywana do samorządów i one posiadają bazy
danych nieruchomości. Oprócz baz danych, które są tworzone też przez rzeczoznawców majątkowych, które właśnie działają bardziej na zasadzie takiej spółdzielczej bazy danych. Czyli samorządy wiedzą, jak ta wartość, o której mówię, ona jest w tym danym momencie kształtowana, no ale pamiętajmy też, żeby ją oszacować, no to musimy wykonać operat, musimy sprawdzić właśnie w jakim momencie, jaka jest ta wartość sprzedaży. To, o czym mówił profesor Markowski, wydaje mi się, jest dosyć istotne, to jest to, że on bardzo mocno powiedział, że to jest przede wszystkim ten niedoskonały rynek i on w pewnym sensie wymaga też pewnej reglamentacji, że właśnie ziemi nie można wytworzyć, że ona jest podatna na te wszystkie niedoskonałości związane ze spekulacją i że to się bardzo negatywnie odzwierciedla, czy odbija na wszystkich innych elementach no, codziennego funkcjonowania miasta. Pierwszy najbardziej banalny przykład, no to może jeszcze nie w Łodzi, ale w Gdańsku czy w Warszawie no to są właśnie ceny nieruchomości, które są już bardzo wysokie i w pewnym momencie one po prostu, no, te mieszkania przestaną być dostępne już nie tylko dla osób, które chcą to kupić na kredyt, ale no, no, po prostu stoją puste, więc ten cały system zaczyna zgrzytać i to nie jest też rzecz, która jest odległa, jeśli chodzi o naszą pamięć, no przecież ostatni kryzys 2008-2009 roku rozpoczął się właśnie od problemów z kryzysem nieruchomości. Ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, która jest związana też z tym, z tą wartością w gruncie, którą my kojarzymy, nie wiem, i później jest odzwierciedlona w cenie nieruchomości mieszkania, ale drugim aspektem, który też wyszedł w Białołęce, o którym teraz powoli zaczynają mówić, mówił profesor Markowski, zaczynają mówić też urzędnicy czy mieszkańcy, czyli o kwestii tak zwanych kosztów zewnętrznych, o tym, że jeśli nawet kupujemy tanie mieszkanie, ponieważ grunt był tańszy, deweloper oczywiście musiał zrealizować czy zapłacić koszt realizacji budynku, uzyskać zysk, nałożyć swoje marże, zwrócić nakłady bankowi, no ale powiedzmy sprzedał tanie mieszkania na przedmieściu, no to jest cała masa ukrytych kosztów, które dopiero później zaczynają bić po kieszeni tego odbiorcy, czyli jakbyśmy zakręcili tym kołem fortuny i dostajemy jakąś tam kwotę i dostajemy mieszkanie, to jeszcze dodatkowo odroczenie za tym jakieś, odroczenie. Tak, czy za, tak, zapożyczenie się tak, w przyszłości. No tak jak. Powiem tak, no to my teraz robiliśmy projekt na Białołęce, więc właściwie jako projektanci w małej części, bo tak naprawdę obrywają najbardziej mieszkańcy, którzy tam mieszkają, władze dzielnicy, widzieliśmy, co to znaczy spłacanie tego kredytu transformacyjnego. To są dzieciaki na trzyzmianowych szkołach albo w ogóle dowożone do innych szkół, gdzie nie ma miejsc. To są drogi gruntowe, które są nadal nieutwardzone, pomimo właśnie tej urbanistyki SimCity, że najpierw zaplanowaliśmy, potem stanęły domki, a potem liczyliśmy, że te pieniądze, które uzyskaliśmy z tego, że one się pojawiają, to nam sfinansują drogi. Okazało się, że to nie działa, no bo jest po prostu duża dysproporcja między tym, co samorząd może zrobić. To jest to, że tam nie ma parków, to jest to, że po prostu mieszkańcy nie mają wspólnych przestrzeni, żeby spędzać czas i to jest też to, że zaczyna Białołękę bić kryzys demograficzny, więc to nie jest tylko pierwsze miejsce lądowania ludzi, którzy spod Warszawy się tam przenoszą, a to jest też miejsce, gdzie zaczynają mieszkać seniorzy, którzy nie mają żadnej infrastruktury i nie mogą też łatwo się z tych swoich tanich mieszkań wydostać. To wszystko nie pojawia się w tej dyskusji o cenie nieruchomości. To teraz porozmawiajmy o tym może, co można zrobić, bo też chcemy Państwa włączyć do dyskusji, do rozmowy, bo już dosyć długo my tutaj się produkujemy, ale myślę, że bym zapytała o dwie rzeczy, bo mamy przedmieścia i myślę, że problem przedmieść dotyczy też Łodzi, z całą pewnością dotyczy Krakowa. Mamy temat mieszkań, w których nikt nie będzie mieszkał, ale nie tylko dlatego, że są za drogie, ale również dlatego, że nikt w nich nie ma mieszkać. Bo to jest już zjawisko ostatnich lat, prawda, że chodzi o to, że mieszkania są traktowane jako inwestycje. Już w tym momencie widać po ofercie deweloperskiej, po reklamach bezpośrednio, to już nie jest zamieszkaj w zieleni, tylko zainwestuj. Będziesz miał taką stopę zwrotu, która na pewno jest lepsza niż banku, więc mieszkanie jeszcze bardziej jest instrumentem finansowym, bo to jest już nie tylko ten kredyt tego kogoś, kto tam mieszka. No i mamy też temat tego, i mi się wydaje, że to jest ważne, bo to czasami ucieka, tego,
zasobu, który nam pozostał i do jakiego stopnia, ja się też spotkałam w tych debatach transformacyjnych ostatnio, że czas przestać już mówić o transformacji, że ona się już skończyła, że musimy mówić o naszej półperyferyjności, że to powinien być temat. A do tego ja bym jeszcze zapytała, co z tym zasobem, który jeszcze jest w domenie wspólnej, bo wydaje mi się, że on jest czasami niezauważalny. To jest wiele wątków, także zróbcie z nimi, co chcecie. Podejmijcie ten, który chcecie. Ja spróbuję jakoś połączyć też w tym sensie, dlatego że no je wszystkie łączą, ten ostatni też, ale inaczej ja to powiem, ale łączy je ten motyw finansjalizacji nieruchomości, czyli tego finansjalizacji, czyli mówiąc w skrócie też traktowania mieszkań i domów, nie jako mieszkań i domów, czy nie jako rzeczy do mieszkania, tylko jako lokaty kapitału, tak? I to jest oczywiście, my też w Polsce jesteśmy, to widać na mniejszą skalę, jak się spojrzy na Londyn, tam jest 22 tysiące pustych mieszkań, to są mieszkania w najlepszych dzielnicach, w których nikt nie mieszka, 22 tysiące pustych mieszkań, ilość bezdomnych osób w Londynie to jest 7 tysięcy, tak? Czyli jakby tu widzimy też, jak ta skala się rozjeżdża. I to jest proces globalny, to znaczy i to jest proces, kiedyś się spekulowało złotem, prawda? I to jest to, oczywiście każda forma spekulacji jest jakoś tam niefortunna dla systemu, natomiast złoto nie jest towarem pierwszej potrzeby, a mieszkania są i to robi ogromną różnicę. Jeśli chodzi o rozwiązania, to podam ciekawy przykład, trochę też odwołując się do badań, które teraz prowadzę, z Berlina, ponieważ tamta debata jest bardzo, bardzo zaostrzona, dlatego że Berlin z jednej strony nie jest może aż tak dramatyczna tam sytuacja jak w Londynie, z drugiej strony ta krzywa finansjalizacji jest bardzo ostra, w takim sensie ona się zaczęła później i poszła bardzo, bardzo szybko w górę. W 2017 roku ceny mieszkań w Berlinie w ciągu jednego roku wzrosły o 20% i to było najbardziej na świecie, to znaczy nigdzie na świecie relatywnie tak nie wzrosło jak w Berlinie, a jednocześnie jest to populacja, która jest bardzo upolityczniona. To jest miasto, w którym 85% mieszkańców to są lokatorzy, w którym do tej pory działały dość silne regulacje właśnie chroniące tych lokatorów, prawo lokatorskie. I jest taki ogólny konsensus, którego nie podważy właściwie żadna partia polityczna z prawej ani z lewej, że mieszkanie jest jakoś tam jednak podstawowym prawem. Ale to się wszystko zepsuło przez tą spekulację, kiedy nagle te ceny zaczynają rosnąć, ludzie są jakoś tam muszą się wyprowadzać, albo jak chcą, nie wiem, urodzi im się dziecko, chcą zmienić mieszkanie na większe, to właściwie już nie mają pieniędzy, żeby w Berlinie jeszcze być. Są jakieś badania, które pokazują, czy przewidują, że emeryci już nie będą mogli mieszkać w Berlinie, bo nie będzie ich stać. I to jest ruch bardzo ciekawy, bo to jest też ruch prawny, jakby cały ten numer autoportretu jest o prawie i o własności, dlatego że Berlińczycy teraz chcą zrobić coś, co jakby można nazwać taką oddolną nacjonalizacją. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Nacjonalizacja, czyli jakby przeniesienie, czyli odprywatyzowanie tak naprawdę czegoś, tak, zabranie czy wywłaszczenie, to jest też tak, prywatnych właścicieli i przeniesienie tego w ręce publiczne. Kojarzy nam się często właśnie z takim, nie wiem, autorytarnym państwem, które z góry jakby taką politykę narzuca. To jest ruch zupełnie odwrotny. Mamy inicjatywę mieszkańców, którzy zbierają podpisy w referendum i chcą zmusić miasto, które jest jednocześnie landem w systemie federalnym Niemiec, żeby wywłaszczyło koncerny mieszkaniowe, które mają w swoim zasobie powyżej 3000 mieszkań. Łącznie wszystkie razem takie koncerny mają w Berlinie około 200 020 mieszkań. Czyli jakby Berlińczycy chcą od dołu jakby zmusić miasto Land, żeby zabrało tym prywatnym podmiotom te 220 tysięcy mieszkań i uczyniło je publicznymi. Prawnie rzecz biorąc, to nie chodzi o wywłaszczenie jako takie, tylko o uspołecznienie mieszkań i oni powołują się tu na artykuł 15 niemieckiej konstytucji, który mówi, że w celach właśnie uspołecznienia gospodarki ziemia, grunty, kluczowe gałęzie przemysłu oraz zasoby i bogactwa naturalne mogą być przeniesione do domeny
publicznej za odszkodowaniem, które nie jest po wartości rynkowej. Czyli to jest jakby, to jest bardzo radykalne. I ciekawe jest też to, że ten paragraf Konstytucji, on został wpisany do, on był w jakiejś tam formie w Konstytucji Republiki Weimarskiej, ale do Konstytucji czy Ustawy Zasadniczej Niemiec został wpisany w 1949 roku w trakcie debaty, która też miała w pamięci to, jak bardzo wielki przemysł i różne formy monopolii ekonomicznych pomogły Hitlerowi w dojściu do władzy i chciał jakby umożliwić, czy dać państwu takie mechanizmy, żeby mógł przeciąć niebezpieczne monopole ekonomiczne, które działają na szkodę społeczną. I to w ten sposób właśnie ci aktywiści z Berlina argumentują. To znaczy, że monopol mieszkaniowy wielkich korporacji działa na szkodę społeczną, szkodzi społeczeństwu, wyalienuje też mieszkania od swojej pierwotnej funkcji, jakby zaprzecza dobru wspólnemu i w związku z tym należy te mieszkania wywłaszczyć właśnie po cenach nierynkowych. I w tym sensie to jest oczywiście, to jest rozwiązanie, które z jednej strony jest bardzo zanurzone w tym niemieckim systemie przez konkretne paragrafy, ale które w jakimś tam sensie pokazuje kierunek i w tym sensie jakby w ten sposób sobie połączyć też z tym swoim ostatnim pytaniem o to, co nam zostało z PRL-u i jakieś zasoby. W tym sensie, że ta idea uspołecznienia to jest idea nie tylko PRL-u, to jest idea pierwszej solidarności też, tak? I o tym się oczywiście też w transformacji nie mówi, że ta pierwsza solidarność była nie o prywatyzacji, tylko o uspołecznieniu własności. W tym sensie może rozwiązaniem na problemy transformacji byłby powrót do postulatów pierwszej solidarności. Dobrze, to będzie moja ostatnia wypowiedź. Mam nadzieję, że przekażemy później głos publiczności, bo ja czuję, że mówimy o takich rzeczach, które dla Państwa w wielu rzeczach są oczywiste. No i też ja bym chciał raczej przejść do pytania, co można zrobić. Przede wszystkim pierwsza rzecz, która będzie dosyć ważna, to Państwo też muszą sobie przede wszystkim zadać pytanie, tu bardzo celowo Państwa wywołuję, ale też mój apel jest do szerszej grupy, zadać sobie pytanie, w jakim mieście albo rzeczywistości chcemy żyć, bo moje osobiste odczucie, ale też jeśli przeczytają Państwo wywiad z Pawłem Jaworskim, to też mocno się pojawia, to jest to, że system przestał działać już dosyć dawno i ten system, którym eksperci, urbaniści czy prawnicy, którzy są z tym związani, czy chociażby decydenci, którzy no, są w Warszawie Ministerstwa, oni sami tego problemu nie rozwiążą. I to kwestia związana tego, jakiego miasta oczekujemy i zarówno pod względem wartości, ale także realizacji ich w przestrzeni, no to jest w ogóle pierwszy krok. Drugi krok to jest, w jaki sposób można to zrealizować. Czy to jest właśnie taki model wiedeński, który powiedział, nawiązuje tutaj do Czerwonego Wiednia i polityk mieszkaniowych, które właściwie od czasów przedwojennych, ale właściwie do lat 90. funkcjonowały, czyli właściwie zakładały się o taki model, że wiecie, my zbudujemy jako instytucja publiczna ten socjalizm i damy dostęp prawa mieszkaniowego, zbudujemy porządną przestrzeń. Wyregulujemy te rzeczy, ale to wy za to zapłacicie, bo my was opodatkujemy i my ustalimy pewne reguły gry. W tym sensie też jest nawiązanie do tego, czy mówisz o tym konsensusie z kolei berlińskim, czyli to jednak państwo jest w pewnym sensie pewnym hegemonem, który reguluje możliwość działania rynku. Ja akurat jestem bardziej państwowcem i uważam, że strona publiczna nie może być w tej relacji frajerem, który tylko pozwala bogacić się stronie prywatnej, że tu musi być po prostu pewna kontra, albo to nie wiem, czy ty, czy Kacper Połocki mówiła o mocnych plecach po prostu, które reprezentuje instytucja publiczna. Oczywiście pytanie też, kto jest tą instytucją publiczną, bo nie ukrywajmy, że żyjemy teraz w momencie, w którym mówimy o kryzysie demokracji i takich też tendencjach do wzmocnienia i centralizacji władzy. Podoba mi się to, czy mówisz o Berlinie, a też śledzę dyskusję, też trochę pokłosie, co się działo w Gdańsku. Z jednej strony władza to nie jest tylko instytucja wybranego prezydenta, urzędnika w ministerstwie, ale to jest w dużej mierze wspólnota i umiejętność mobilizacji tych wszystkich zasobów i perspektywy mieszkańców, właścicieli, no i wszystkich członków wspólnoty miejskiej, bo to jest tak naprawdę wiele z tych problemów, o których teraz mówimy,
One nie mogą być rozwiązane tylko i wyłącznie, jeśli deweloper, właściciel nieruchomości, urzędnik będą patrzyli z własnych perspektyw. No po prostu to są zbyt poważne i powiązane z sobą rzeczy, ale to są też rzeczy, które wymagają niestety albo stety rezygnacji z pewnych kwestii, czyli chociażby na przykład utraty tej wyimaginowanej wartości nieruchomości, oddania części prognozowanych zysków, żeby zrealizować rzeczy, które będą służyły większej grupie mieszkańców, czy poniesienia może większych nakładów publicznych i odzyskania ich w jakiś inny sposób, żeby właśnie te rzeczy funkcjonowały lepiej. Przykład, który mieliśmy w Białołęce, Urząd Miasta Warszawy powiedział nam, że mamy zaprojektować w procesie konsultacyjno-projektowym idealny model dzielnicy. Zaczęliśmy to robić, ale po właśnie odsłuchaniu i rozmowach dosyć trudnych i wnikliwych z mieszkańcami Białołęki, powiedzieliśmy, dobra, możecie sobie robić idealne mieszkanie z mieszkalnictwem publicznym, ale najpierw zbudujcie tam tramwaj, powiążcie to z budową szkół i to szkoły mają iść najpierw, a poza tym jeszcze zaprojektujcie to dwa duże parki, jeden obsługujący tą przyszłą dzielnicę, ale jeszcze taki cały, który w ogóle zapewni Białołęce po prostu oddech. No i dla was Warszawy myślę, że to był trudny orzech do zrzucenia, bo tam wszyscy mówią, ale no jak, my mamy wyprzedzająco budować infrastrukturę, jakim cudem, kto nam tutaj da pieniądze. I to jest ten taki, to zderzenie wartości, gdzie ludzie już mają po prostu, powiedzmy sobie szczerze, dość tego życia na ugorze przez 30 lat i oczekiwania, że to się kiedyś samo wyreguluje. To jest naprawdę taka sytuacja, która wymaga no, mobilizacji każdego z nas i to, o czym też mówisz, ten powrót do idei solidarności, myślę, że jest bardzo ważnym kluczem. Ja milknę. To zachęcamy do zadawania pytań, bo jeżeli nie, to ja zagrożę, że ja będę jeszcze pytać do dyskusji, albo właśnie to niezgody, bo to też była moja obawa, że my podczas tej rozmowy się będziemy trochę za bardzo zgadzać, więc może ktoś ma zupełnie inny pogląd, albo chciałby coś dorzucić po prostu do tego. Ja tego nie dam. Jest kablem. Ja bym pewnie chciał zapytać, bo rozmawiamy tutaj tak dosyć globalnie o tym, jak się działo we Warszawie, w Krakowie, w Wiedniu, w Berlinie i tak dalej. Ja wiem, że Łukasz ma doświadczenie, długie doświadczenie w pracy w Łodzi. Nie takie długie, to jakieś ma doświadczenie w pracy w Łodzi, pewne. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak widzicie wszyscy tutaj, jesteśmy dzisiaj pewnie w Łodzi, byliście nie pierwszy, nie drugi raz. Jakby ten temat transformacji w Łodzi jest tematem, wydaje mi się, że szczególnie bolesnym. Bo to jest w 92 roku bezrobocie było mniej więcej 25% tutaj. Więc jakby dla Łodzi słowo transformacja raczej nie jest momentem tej szansy, tej zmiany pozytywnej, tylko jest momentem upadku i tym takim czasem, kiedy miasto stara się i będzie się starać przez wiele lat jeszcze wyjść z problemów i starać się dogonić, a może nie dogonić pozostałe miasta w Polsce. Jak widzicie tą Łódź w perspektywie w kilku tych 30 lat, albo jakie macie doświadczenia? A może ktoś z publiczności, bo też zapytajmy Łodzian. To znaczy Łukaszu, odpowiedz jak możesz, a tam jest ktoś się zgłasza. Ciągnę też wątek Łodzi, jednocześnie pytając, czy przypadkiem rewitalizacja i reprywatyzacja warszawska nie zanegowała własność, nie zanegowała własności. W przypadku rewitalizacji mamy problem nieruchomości, które nie mają, znaczy mają formalnie właścicieli, ale faktycznie my nie wiemy, kim oni są. Nie możemy ich dotknąć, nie możemy do nich wysłać faksu ani maila. To są spadki nieobjęte. To są nieruchomości, które, bez których tak naprawdę się nie ruszy proces rewitalizacji. Ja mieszkam w centrum miasta, na ulicy Piotrkowskiej. Kamienica w zarządzie sądowym, obok zarząd sądowy, z tyłu zarząd sądowy. Ale jeżeli się te trzy kamienice zacznie, to trzeba zacząć dwie kolejne miejskie. Jeżeli zacznie się miejskie, to trzeba te trzy prywatne. Tylko czy one nie mają właściciela, czy mają, ale nie mają. I druga, czy skandal reprywatyzacyjny w Warszawie nie pokazał, że coś z tą własnością jest nie halo? I czy on przypadkiem nie ułatwi nam właśnie zanegowania własności i pójścia już na całość z ustawy rewitalizacyjnej, czyli przymusowego działania nieruchomości bez zgody właściciela,
wpisywania się na księgę wieczystą i de facto przejmowania własności, czy my tego nie będziemy w stanie poszerzyć na znacznie większe obszary, na znacznie większe liczbę przypadków, przez to na przykład będziemy mogli łatwiej zarządzać przestrzenią, łatwiej realizować inwestycje użytku publicznego, które dzisiaj na przykład blokuje, czy Warszawa na przykład blokował właściciel jednej nieruchomości, którego nie można było znaleźć, jak go znaleziono, to odmawiał uczestniczenia w postępowaniu i tramwaj, na środku linii tramwajowej był domek, którego nie można było wywłaszczyć przez 45 lat. Teraz go wywłaszczono i linię tramwajową zbudowano na Woli. Ale czy tego typu przypadków możemy je ominąć, czy też zlikwidować, modelując własność? Czy oczywiście, oczywiście może... to zrobić, to jest oczywiście tylko zawsze pytanie polityczne, to znaczy ja uważam, że to, co pan mówi, jest bardzo sensowne i tak jak mówię, są też przykłady z innych krajów, gdzie tak to się właśnie odbywa i ja myślę osobiście, że jakiś ruch właśnie ograniczenia własności prywatnej jest niezbędny do jakiejkolwiek naprawy właściwie każdego aspektu urbanistycznego, który nie poszedł w Polsce, dlatego że to jest podstawa. Natomiast jest to jeszcze ciągle w Polsce temat politycznie bardzo trudny do zagrania i to jest też pytanie trochę o formy edukacji publicznej, o otwarcie tej rozmowy i w tym sensie reprywatyzacja rzeczywiście jedyną jasną stroną reprywatyzacji, bo tam generalnie są same ciemne w Warszawie. Być może było to, że ona na jakimś poziomie taką dyskusję otworzyła, to znaczy pokazała, że ta własność, czy to, co nazywamy sprawiedliwością historyczną, czy tak funkcjonowało, to jest jednak bardzo niesprawiedliwe często. No i mam nadzieję, że to... I no ja piszę o tym w swojej książce też w pewnym sensie, że ten konflikt o własność w kontekście reprywatyzacji ktoś nam ukradł i ukradły nam go sądy, to znaczy dlatego, że tej ustawy reprywatyzacyjnej, której nie było i nie ma, to nie było i nie ma z bardzo konkretnego powodu, to znaczy tego, że my jako społeczeństwo nie potrafiliśmy się zgodzić na nią i te projekty, które były, ten jedyny, który przeszedł przez Sejm w 2001 roku i został zawetowany przez Kwaśniewskiego, oczywiście z perspektywy dzikiej reprywatyzacji to byłoby lepiej i taniej dla państwa, gdyby on wtedy był wszedł, ale wtedy, dlatego że te koszty już potem to już niczym zupełnie nie zostało ograniczone przez ten proces sądowy. Natomiast wtedy, kiedy ten projekt się pojawił, to był list 40 ekonomistów publicznych mówiący, że to zrujnuje budżet państwa. Kuroń i Modzelewski osobny list napisali, że to jest niesprawiedliwe. Czyli jakby jakieś zaczątki tej debaty tam były, tylko ta debata została właśnie ukradziona, ona została wyjęta ze sfery politycznej i włączona nagle w system sądowy i dopiero kiedy to stało się aferą i skandalem, jakby z powrotem to przeszło do tej domeny polityki. Skomentuję ten wątek reprywatyzacyjny, a później odpowiem o Łodzi, ale oczywiście zastrzegam, że to jest tylko moja perspektywa, a tych opinii jest dużo więcej. W tym numerze autoportretu polecam go nabyć i przeczytać, tam jest zresztą bardzo... Na stronie fajne. Internetowej jest, też, mamy odesłanie do sklepu, tak? Przepraszam, nie przywiozłyśmy. Dobra, aha. No, tam jest właśnie bardzo ciekawy wywiad, już teraz zapomniałem, z kim go prowadziliście, ale mówiący właśnie o perspektywie reprywatyzacyjnej i... Z Joanną jest Kusiak. To z tobą chyba faktycznie był. Ale nie, drugi nie, z Beatą Siemieniaką, myślę. Tak. A, z Beatą Siemieniaką, tak, no tak, tak, Tomek Leśniak. Bo tam była mowa właśnie bardzo mocno o perspektywie prawnej. Dla mnie to jest też dosyć ciekawa rzecz, bo my właściwie próbujemy cofnąć ileś lat historii i to teraz rozliczyć. I właśnie my spijamy konsekwencje tego działania, czyli dyskusja o dekrecie Biuruta, przywrócenie własności, właściwie odejściu od własności kolektywnej. I pytanie jest właśnie polityczne, jaki konsensus jako społeczeństwo możemy podjąć, żeby obronić interes osób, które będą najsłabsze w tym wszystkim, najemców na przykład lokali chemicznych. Wiemy, że póki co nie jest to robione idealnie. W jaki sposób
Można też sprawić, że osoby, które faktycznie były właścicielami nieruchomości, uzyskają odszkodowanie za stracone mienie i w jakiej wysokości. To będzie w tej wartości rynkowej i to będzie napędzało, no i właśnie rzeczy, które mają swoje uzasadnienie, ale z drugiej strony całe takie działania spekulacyjne, czy ta słynna sprawa z warszawskimi prawnikami, którzy skupowali roszczenia albo właśnie pojawiali się jako reprezentanci ludzi, no, właścicieli i prowadzili do wszystkich patologicznych rzeczy, które później trafiały na pierwsze strony gazet i były rzeczami negatywnymi, ale no to jest taki element, bo on też znajduje swoje odzwierciedlenie w różnych próbach stworzenia mechanizmów prawnych, czyli uproszczenia dostępu do nieruchomości, to jeśli dobrze pamiętam, były chyba wpisane w ustawę o rewitalizacji w ramach specjalnej strefy rewitalizacji. Czyli takie próby legislacyjne, one zaczęły się pojawiać, żeby po prostu dać samorządom narzędzia do rozpoczęcia tej dyskusji, ale to jest duże ograniczenie, bo wydaje mi się, że właśnie też to nieuregulowanie spraw prawnych to nie jest tylko rewitalizacja w Łodzi, ale to jest w ogóle dyskusja na przykład o podatku ad valorem, czyli jak być realnym obciążeniem podatkiem lokalnym nieruchomości w zależności od jej lokalizacji, czyli jeśli ktoś ma działkę, która porasta trawą w centrum miasta, on powinien płacić odpowiednio wysoki podatek, który trafia wtedy do samorządu i on może coś z tym zrobić. Ale żeby to zrobić, to właśnie trzeba rozpakować te wszystkie księgi wieczyste, sprawdzić historię nieruchomości, wyczyścić ją i tu się zaczyna po prostu puszka Pandory. No ale stąd też się biorą takie paradoksalne sytuacje, jak to, że jednym z najlepszych gruntów terenów inwestycyjnych w Łodzi to są przede wszystkim tereny PKP, gdzie nie było tego problemu, że nagle mamy tam jeszcze po prostu masę roszczeń. Warszawa jest totalnym polem minowym. Właściwie to, że Białęka się rzuciła na ten teren i nagle musieliśmy rozmawiać z mieszkańcami dzielnicy, okazało się to, że po wstępnych analizach prawnych okazało się, że tam jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że po prostu nagle zaczną się roszczenia. A okazało się, że z takiej logiki po prostu urbanistycznej to nie jest celem taki, bym powiedział, super idealny teren. Wymagane są po prostu miliardy, żeby ten grunt uzbroić i przygotować do inwestowania, ale jak odwrócimy to i popatrzymy właśnie na te pułapki prawne, to one nagle. No, to jest to czego nie widać, ale determinuje formę i życie, przede wszystkim życie. Łodzi. Właśnie, Łódź, tak. No, nie jestem Łodzininem. Ja tak naprawdę aktywnie pracowałem tu raptem przez 3 lata. To jest mały okres, ale dosyć kluczowy, wydaje mi się, w tej posttransformacyjnej historii miasta. Ale tak z Łodzią ta relacja to jest dużo, dużo dłuższa. Tylko, że ona była właśnie prywatna, przyjacielska albo taka zawodowa, raczej jako osoby, która tym miastem się zawsze fascynowała, no i je bardzo, no nie wstydzę się tego słowa powiedzieć, kocha. Faktycznie zgadzam się, to było miasto, które było miastem przegranym po transformacji przez długi, długi czas. Właściwie teraz możemy powiedzieć, że upraszczając trochę, Łódź odzyskuje godność na dobre i na złe i odzyskują też dzięki temu, że pojawia się przede wszystkim środki, które pozwalają to, żeby przestrzeń tego miasta zmieniać. To, co było też dosyć ciekawe, co odkryliśmy przygotowując analizy finansowe studium, to jest to, że też władze Łodzi po zmianie z prezydenta Krapowińskiego na prezydenta Noską też zaczęły prowadzić zupełnie inną politykę gospodarczą miasta. One po prostu poluzowały dyscyplinę finansową, co też pozwoliło na rozpoczęcie dużo bardziej takiej interwencji strony publicznej. To jest właściwie start programu 100 kamienic, pierwsze drobne remonty i nagle pada też bombardowanie programem modelowym rewitalizacji. Nie chcę go teraz oceniać, on ma parę fajnych rzeczy, ma też dużo takich, które no są leczeniem kompleksów. Może tak, przepraszam, że tak powiem, ale mogę też to trochę, no pozwolę sobie na taką indywidualną ocenę, ale które też jest nieuniknione, bo mamy miasto, które faktycznie było zapomniane przez władze centralne w najbardziej krytycznym momencie trudnej transformacji, kiedy tu po prostu działy się dramaty i teraz dopiero po latach to następuje. I patrząc może, Łodzianie oczywiście są hiperkrytyczni wobec swojego miasta i uważam, że to jest bardzo dobra cecha. Z zewnątrz to też może patrząc na niektóre rzeczy, no to jest. Można popatrzeć, no i tak się uśmiechnąć, no fajnie, macie super wielki, po prostu przerośnięty dworzec, albo robicie zielone, czy robimy zielone expo, ale jak popatrzy się po prostu z takiej dłuższej perspektywy, no to ja mam trochę, jak powiedzieć, więcej zrozumienia, dlaczego to się dzieje. I to jest ciekawy moment i no mówię, ja życzę temu miastu jak najlepiej, nawet jeśli część z tych rzeczy może być nietrafiona, to dużo innych pozytywnych rzeczy z tym, że ono się staje coraz fajniejsze, no jednak się dzieje.
Nie jest to Joanna jest z Łodzi. Chciałam się sama wyautować. Przepraszam. Chciałam się przyznać, że ja jestem akurat z Łodzi, o ile Łukasz jest na bieżąco w miarę z tym, co się w ostatnich latach działo. Ja wyjechałam w 2004 roku, ale ja pamiętam tę transformację, to znaczy dla mnie Łódź, moje wspomnienie o Łodzi to jest ten najgorszy okres. Ja pamiętam ten dramat i pewien smutek taki też społeczny tego miasta. I w tym sensie dla mnie nie ulega wątpliwości, że wszędzie tak jest, ale Łódź bardziej niż gdziekolwiek indziej w Polsce jest miastem, w którym polityka przestrzenna musi być sprzęgnięta z polityką społeczną. Tego nie można pomyśleć osobno i myślę, że to jest przede wszystkim, powinien być kierunek zmian. To może, jeżeli ktoś się chce jeszcze włączyć, to zapraszamy. Ja chciałam powiedzieć, że dlatego to jest takie dobre, że spotykamy się właśnie tutaj. To znaczy, jak myśmy dzisiaj przyjechały, i to jest zasługa, jak rozumiem, Kacpra Kępińskiego, że spotykamy się właśnie w Łodzi z tej okazji, a nie w takim mieście, które jest jakby jednoznacznie wygrane, albo że jednoznacznie to chyba nigdzie nie ma. No więc myślę, że to, czym można by zakończyć, to jest to, co się też tak pojawiało. Znaczy, jeżeli mogę, to powiedzieć, że zainteresujmy się prawem, bo prawo jest ważne, i ono na pozór wydaje się nudne, a tak naprawdę gdzieś w gruncie rzeczy jest fascynujące i widać, jak wspaniałą robotę na przykład robią właśnie tacy prawnicy jak Beata Siemieniako, znając dobrze ustawodawstwo i walcząc w obronie wielu praw lokatorskich. Ale myślę, że też spróbujmy sami modelować język i myśleć o tym, bo nasz język jest strasznie też sfinansjalizowany i zekonomizowany i próbować używać i wymyślać innego języka, takiego, który mówi o emocjach, czy mówi o sprawiedliwości. Jak dodamy społecznej, to znowu się dewaluujemy, bo to jest coś, co było hasłem minionego systemu. Natomiast myślę, że na przykład to, że mieszkanie jest prawem, no to jest coś, co się zdecydowanie powinniśmy próbować wmontować w debatę publiczną, chociażby na początek. Tylko zaczęliśmy i myślę, że można by długo, ale zapraszamy, bo to wino już tutaj coraz mocniej paruje, wydaje i zapewne już nabrało też temperatury, może nie do końca nadającej się do spożycia. Ja zachęcamy do lektury autoportretu, wszystkie numery są za darmo na stronie internetowej. Teksty, a teksty z tego numeru można znaleźć, znaczy ten numer można na razie jeszcze znaleźć w Empikach i na stronie internetowej, a teraz oddaję głos do kolegi z Warszawy, do studia w Warszawie. Do studia międzymiastowego. Dziękujemy i autoportretowi za organizację i za temat i za zaproszenie gości i gościom. Dziękujemy za przybycie i bardzo ciekawą dyskusję.